Tu się chamstwo panoszyło w tej kaplicy, szanowni wierni. Pamiętajmy, w katechizmie Alfonsa Liguoriego było: nie wolno żony bić zbyt mocno. Nie było, że nie wolno bić. Jakby trzeba było. Że ja pójdę w dżinsach, w szpilkach, w miniówce, bo ślub, bo wesele, bo coś. Nie smucić się z tego, co mówię. Na pouczenie. Duszy, polskiej duszy, niewieściej duszy. Wchodzę do Kowalskiego i Kowalski z Kowalską wyrównują rachunki małżeńskie. Jestem świadkiem, kłócą się, nie wiem co tam, biją się, mąż zgodnie z katechizmem świętego Alfonsa Liguoriego nie bije żony za mocno i nie za często, więc czy jest grzech? Może nie być, skoro sobie zasłużyła i musi ją bronić przed ją samą. A chciałbyś znać pana Jakuba, jak zdradził żonę, odszedł, zostawił żonę z trójką dzieci i odszedł za obcą kobietą? Wtedy chciałbyś go znać? Kim był? Tu się chamstwo panoszyło w tej kaplicy, szanowni wierni. A stary dziad będzie na księdza utyskiwał, księdzu rozkazywał, że ma sól wysypać, bo nie jest w stanie księdza poinformować, że jak zamiatał, to zamiótł tą sól egzorcyzmowaną, tylko będzie księdzu rozkazywał, niech ksiądz posypie, bo nie ma. Nawet się cham tego nie nauczył przez 4 lata przychodząc tu, jak się do księdza odezwać. Pozamiatał sól egzorcyzmowaną, a to potem przyjdzie i powie, niech ksiądz nasypie, bo nie ma. 4 lata tu można chodzić. I tak jakby spływało. Bo cham daje sobie prawo, że jest cham. Pada deszcz. To nie stawia się obok kapłana kobiety, młodej dziewczyny, jeszcze jakby w miniówce była. Bo nie wypada w ogóle kobiety wtedy stawiać, jeśli są inni mężczyźni. Ale nie stawia się też mężczyzny z czapką, która jest skarpetą na głowie i parasolem w kratkę. Czyli ma pani rzeczywiście wielki dar, dlatego że zwykło się mówić, mężczyzna myśli o swojej żonie w formie przynależności, moja. A pani może powiedzieć, mam chłopa, mój mąż. Ręka by mu się rozbujała, a przynajmniej gęba. Niewyparzona może się zdarzać, prawda? Znowu żona kiwa głową i znacząco oczami mruży na znak, jakbym pytał księżniczkę, czy chcesz być moją, byłoby to znaczące, tak, chcę, już jestem, od dawna. A pan niewzruszenie. Jak tablica biała, tabula rasa. Nie biała, nie zapisa. Chociaż tu przy garstce niewiernych, wiernych, słabych, często tchórzy, wiarołomnych, niczym faryzeusze. Natomiast zwróciłem się do księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi. Ja myślę, że ksiądz arcybiskup, jak pisze do mnie, to zdaje sobie sprawę, jak pisze, a to sprawy kościelne są, że to nie są sprawy prywatne między księdzem arcybiskupem a moim, a czytam to z radością, czcigodnym wiernym. Pietrze, to kto z was sobie może, że tak powiem, pochwalić się czymś takim? Ja mam tak napisane, ojcze kochany, system szatan. Niech Duch Święty natchnie Ciebie, kochany bracie, na podjęcie decyzji zgodnych z wolą Pana. Błogosławię Cię na wszelkie dobro.
arcybiskup lęga się ośmiesza, jeżeli daje jako biskup sobie prawo rozmawiać o Kościele z niewiastą sam, na sam. Jeszcze na tle ołtarza, prezbiterium, czy może nie prezbiterium, ale krzyża, ośmiesza nie siebie, ale sprawę mszy. I ktoś, kto tak działa, albo nie ma świadomości, nie musi mieć, ale jeszcze raz, działa według tej receptury, żeby przywrócenie mszy świętej w Rycie Rzymskim nie było tak, jak należy. Żeby tam był jakiś fałsz. Arcybiskup lęga, czekał miesiąc, żeby się ustosunkować do tego wydarzenia. Czekał jako biskup, tak sobie mogę domniemywać, emeryt, senior, a nuż arcybiskup Gondecki coś powie, przecież to jego tutaj rejon, prawda? A może inni jeszcze, a może konferencja jakaś, bo to czasy posoborowe, więc co ma pojedynczy biskup mówić? Niech najpierw watacha zaszczeka, to później biskup już wie, w jakim przynajmniej tonie ma szczekać, tak? Albo kwilić, piskleć.